Przy trzech głosach wstrzymujących, rada miejska w Kozienicach udzieliła absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu za 2016 rok. Sesja odbyła się 22 czerwca i trwała rekordowo długo, ponad 7 godzin. Przed przystąpieniem do głosowania nad absolutorium radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za rok ubiegły. Dochody zrealizowano prawie w 115%, i wyniosły one ponad 173 miliony, a wydatki w prawie 98, co daje ponad 100 45 milionów. Zadłużenie stanowi niecałe 30% wykonanych dochodów i wyniosło na koniec ubiegłego roku około 52 milionów. Jak podkreślił podczas sesji burmistrz, wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznym poziomie. Na większą niż w poprzednich latach skalę dokonano umorzeń podatków, w tym m.in. dla spółdzielni inwalidów i dla szpitala. Umorzenia, ulgi oraz odroczenia dotyczyły nie tylko firm, ale też i osób prywatnych. Pozytywną opinię z wykonania budżetu przedstawiła Komisja Rewizyjna. Także pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium Regionalna Izba Obrachunkowa. W dyskusji, jaka się wywiązała, poruszono m.in. kwestię zadłużenia, budżetu obywatelskiego czy niedostatecznych konsultacji społecznych w sprawach dotyczących bezpośrednio mieszkańców. Mowa była też o inwestycjach czekających na realizację, jak na przykład modernizacja placu targowego czy budowa ścieżek rowerowych. Po dyskusji przyszedł czas na głosowanie. Nad jego przebiegiem czuwała komisja w składzie przewodnicząca Ewa Malec, członkowie Piotr Maciejewski i Krzysztof Kowalczyk. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wykonania budżetu za 2016 rok została przyjęta przy czterech głosach wstrzymujących, a w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi przy trzech wstrzymujących. Po udzieleniu absolutorium przyszedł czas na podjęcie uchwał. Tych było 11 radni zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe przychodni Kozienickich. Po dyskusji i wyjaśnieniach wyrazili zgodę na przedłużenie na kolejne pół roku dotychczas obowiązujących opłat za wody i ścieki. Po wprowadzeniu poprawek przyjęto też plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kozienice. Po dyskusji i wyjaśnieniach przy dziewięciu głosach za, pięciu przeciw i dwóch wstrzymujących wyrażono zgodę na zamianę nieruchomości przy ulicy Radomskiej będącą własnością gminy na nieruchomość położoną przy ulicy Wójcików należącą do osoby fizycznej. Gmina zamierza wybudować tam w przyszłości parking. Przyjęto także trzy uchwały zmieniające nazwy ulic w Kozienicach zgodnie z ustawą tzw. dekomunizacyjną. I tak ulica Armii Ludowej będzie piaskową, Janka Krasickiego, Ignacego Krasickiego, a Karola Świerczewskiego będzie ulicą sławną. Wyrażono też zgodę na realizację projektu edukacyjnego ze środków unijnych oraz na przejęcie nieodpłatne od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym, wybudowanych lub przebudowanych w ramach rozbudowy Krajowej 70. 59. Wyrażono też zgodę na kolejne umowy najmu gruntu części działek położonych w Kozienicach. Radni wysłuchali też sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacji roku szkolnego 2017-18. W interpelacjach i zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestię składania wniosków przez rolników w sprawie szkód wynikających z wiosennych przymrozków, budowy chodnika między Wolą Chodkowską a Ryczywołem, czy modernizacji ulicy Nowy Świat. Zbyt wysokie progi zwalniające mają być zniwelowane po położeniu asfaltu. Mowa była też o ankietach w sprawie budowy parkingu przy blokach na Lubelskiej. Wynika z nich, że większość mieszkańców jest za tą inwestycją. Ma być ona rozłożona na dwa lata. W wolnych wnioskach poruszono między innymi kwestię działek przy ulicy Warszawskiej, które chce wykupić gmina pod inwestycje. W ich sprawie w prokuraturze nie toczy się żadne postępowanie, tak przynajmniej wynika z pisma, które wpłynęło do burmistrza. Poinformowano także o nagrodzie dla gminy Kozienice perły samorządu za zajęcie drugiego miejsca w kraju wśród gmin miejsko-wiejskich. Mowa była też o piśmie wojewody, który uchylił uchwałę Rady Miejskiej w sprawie budowy pomników oraz o skardze na działalność burmistrza wniesionej przez część mieszkańców Świerży w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Trafiła ona do komisji rewizyjnej. Przed rozpoczęciem sesji miała też miejsce miła uroczystość. Uhonorowano zawodników klubu tenisa stołowego Energii Kozienice, Mariusza Kuryłka, Norberta Zielonego i Piotra Łyjaka. Natomiast w przerwie sesji głos zabrał dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, który podziękował za zaproszenie do udziału w dorzynkach gminnych oraz poinformował o rozpoczęciu starań, aby ogórek nadwiślański czy też kozienicki został produktem regionalnym. Na retransmisję obrad zapraszamy do weekendowego wydania kroniki pierwszego i drugiego lipca.